W białostockim sądzie zapadł wyrok w sprawie dotyczącej przelania 4 milionów złotych przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich na konto oszustów. Pieniądze zapadły się pod ziemię. Na ławie oskarżonych zasiadła księgowa wojewódzkich drogowców. Przypomnijmy, do Zarządu Dróg Wojewódzkich wpłynął mail z informacją o zmianie numeru konta jednego z podwykonawców budujących na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich. Bez sprawdzenia wiarygodności informacji księgowa przedsiębiorstwa dokonała przelewu niemal 4 milionów złotych. Jak się okazało, okrągła suma trafiła na konto oszustów. Do dzisiaj nie udało się śledczym ustalić, kto wyłudził pieniądze, a co za tym idzie, nie udało się ich odzyskać. Prokurator zarzucił księgowej nieumyślne niedopełnienie obowiązków. Kobieta nie przyznała się do winy. Prokurator zażądał w akcie oskarżenia kary roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata i grzywny w wysokości 8 tysięcy złotych. Zarząd Dróg Wojewódzkich domagał się zwrotu całej kwoty wypłaconej oszustom. Sąd jednak uznał, że wystarczającą karą dla kobiety akceptującej płatność będzie 8-tysięczna grzywna. Wyrok nie jest prawomocny. Poszukiwanie oszustów i pieniędzy trwa już ponad 2 lata i nadal nie przyniosło skutku.